Witamy w gymie Global Boxing Gym Mariusza Kołodzieja, promotora Adama Kownackiego. Czy można powiedzieć, kiedy przyjechałeś do Stanów i jak długo tutaj mieszkasz? Do Stanów przyjechałem około 20 lat temu. Przyjechałem z Polski, pochodzę z Rzeszowa. Przez pewien okres czasu mieszkałem w Gdyni, gdzie kształciłem się w Akademii Marynarki Wojennej. Po skończeniu następnie na UMCS-ie w Rzeszowie, na prawie. Po tych studiach zdecydowałem na przyjazd do Stanów, no i mieszkam tutaj od 20 lat. A jak to się stało, że trafiłeś do świata boksu? Przede wszystkim przez znajomych. Jest moim bardzo dobrym znajomym jest Zygi Rozalski, który zajmuje się karierą Tomka Adamka, a poprzednio Andrzeja Gołoty, jak również przyjacielskie układy pomiędzy Andrzejem i Tomkiem, z którymi znam się od kilkunastu lat. Spędzaliśmy razem wakacje, jeździliśmy na narty, dosyć dużo czasu spędziliśmy razem, także samo przez to wszedłem do tego sportu. Czyli uprawiałeś kiedyś jakiś sport? To znaczy, dwadzieścia kilka lat temu uprawiałem profesjonalnie mixed martial arts, w tamtych czasach nazywało się to karate, także jakieś podstawy są. Czy możesz nam powiedzieć, jak i kiedy poznałeś Tomasza Adamka? Tomasza Adamka poznałem w momencie, gdy Tomek przyjechał tutaj do Zygiego parę lat temu. Jak sobie dobrze przypominam, to było na jakimś przyjęciu zorganizowanym przez Zygiego Rozalskiego. A jak doszło do współpracy z Adamem Kownackim? Adam Kownacki szukał przez dosyć długi okres czasu jakiegoś opiekuna, kogoś, kto pomoże mu w rozwinięciu kariery. Zjawił się u mnie w gymie i zaczęliśmy współpracować. Razem, tak jak mówiłem wcześniej, razem z jego rodziną próbujemy coś zrobić i położyć go na wyższy poziom boksu. Czy myślisz o współpracy z innymi polskimi bokserami? Czy myślę o współpracy? Moje drzwi zawsze są otwarte. Jeżeli ktoś zdecyduje się na prowadzenie profesjonalnej kariery, witam każdego. A czy masz konkretnego zawodnika na myśli? W tym momencie nie mam. Rozmawiamy z różnymi zawodnikami, niekoniecznie będą to zawodnicy z Polski. Pracuję z następną grupą promotorską z południa Stanów Zjednoczonych, która sprowadza zawodników z Ameryki Południowej, z Europy. Także zobaczymy, przyszłość pokaże. Powiedz nam, jak to się stało, że założyłeś ten gym? Przede wszystkim każdy ma swoje hobby. Jedna osoba lubi grać w golfa, druga lubi przegrywać pieniądze w kasynach. Moje hobby to jest sport. A na czym polega specyfika tego miejsca? To jest prywatne miejsce, nie jest otwarte dla publiczności, czyli zwykły człowiek nie może przyjść. Jest przeznaczone dla profesjonalnych zawodników. Wynajmujemy tak samo cały gym dla zawodników, którzy przygotowują się do specyficznych walk. Tutaj mają swoje camps, mają zabezpieczone wszystkie możliwości treningowe, masaże, jak również posiłki. Jakie masz dalsze plany i ambicje związane z boksem? Jeżeli szczęście będzie sprzyjało, chciałbym przede wszystkim rozwinąć Adama Kownackiego na prawdziwego zawodnika. Zabierze to oczywiście następne 2-3 lata, ale Adam jest bardzo dobrym materiałem na profesjonalnego boksera. Zapowiada się bardzo dobrze, także następne 2-3 lata treningu w odpowiedni trenerzy i zobaczymy, czy coś przyniesie. Powiedz nam jeszcze, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień prowadzę paręnaście różnego rodzaju firm. Jest zaczynając od nieruchomości, poprzez produkowanie żywności. W sumie trudno wymienić, dlatego że jest tego około 12 różnego rodzaju firm. Dobrze, dziękujemy bardzo i życzymy samych sukcesów.